Cześć, siemano. No powiem, że jestem troszeczkę... Inaczej, uczuciowo jakoś, czy coś w tym stylu, nie jestem ani rozczarowany, ani nic w tym stylu, nie? Nie mam żadnych tego typu na razie odczuć. Ale muszę wam powiedzieć, że jakby całość mojego dzisiejszego dnia i pewnie troszeczkę też odcinków na razie poszła w psu w cztery litery. Bo nagrałem dwa odcinki. I na nagraniu wyszło, że strasznie klatkowało. A klatkowało dlatego, że granie... przepraszam, Bandicam program do nagrywania mi nie wyłapał directa w grze, więc nagrywałem z ekranu, no i uznałem, że nagrywałem tak wcześniej. Człowiek różnymi trybami czasami między programami nagrywa i się po prostu zapomniał. No i ja muszę wam nagrywać od początku i... No wiecie... O ile krok jak najbardziej w tej chwili bardzo pięknie wygląda, no bo zobaczcie te kochane oczka, są one piękne, to teraz mój zapis gry wygląda tak, że mogę powtórzyć misję, ale części rzeczy wam nie mogę wam powtórzyć, nie? Ja zrobię tutaj mały montaż, na tej zasadzie, że wam, bo mam materiał normalnie, słuchajcie, filmowy, jak to tam wygląda z poprzednich części, ale tak naprawdę bardzo klatkuje, więc ja tego wam nie wrzucę. Bo to źle wygląda, to po prostu źle wygląda. Zrobimy to na tej zasadzie, że co będę mógł pokazać, to pokażę stamtąd, paroma scenami, a resztę to wy będziecie mieli tutaj, no. Plus najwyżej widzicie, możecie zauważyć, jest taki, że najzwyczajniej w świecie mam tutaj dużą ilość gotówki. Co? Przenosimy się, słuchajcie, do nowego wymiaru. Będzie tylko i wyłącznie ten odcinek na razie. Jutro... Zobaczymy. Jutro, słuchajcie, zobaczymy, czy pojawi się jakiś jeszcze odcinek, jeżeli chodzi o kroka, bo generalnie teraz tak. Problem jest taki. Renderuje nam się długo. Długo mi się renderuje odcinek, długo on się wrzuca ogólnie na YouTube'a. Nie mówiąc o tym, że jutro o 19 chcę wystartować z Mystem, jeszcze będzie streaming, mam nadzieję, że mi się go uda, słuchajcie, jutro dopiąć. Mam ochotę w Mysta sobie, słuchajcie, trochę popykać, no to why not? No, możecie tu zauważyć, że ogólnie jest parę rzeczy, których nie powinno tu się na przykład pojawić, że już trochę tutaj niestety zdobyłem, no bo boli mnie serce, no, boli troszeczkę. Możecie teraz sobie na przykład zauważyć takiego bałwanka, z którym trzeba było pobiegać troszeczkę po całej wiosce i pozbierać tutaj różnych jego części. Trzeba było znaleźć tutaj jego nos, czapeczkę i jeszcze oba ramiona, czyli jeden patyk i drugi patyk trzeba było w różnych miejscach pozajdywać. Wiecie co, zrobimy może w tej chwili misję, przy której miałem istną twarz Pikachu na samym końcu, bo okazało się, że przełącznika Wajchy nie wcisnąłem we właściwym czasie i całość misji poszła mi się grzecznie ładować w cztery litery psa. Nie, żebym cokolwiek do jakichkolwiek psów miał, psy to jak najbardziej są bardzo fajne stworzenia, bardzo dobre do przyjaciele człowieka. Różnica tutaj taka, że ja tylko nawet, wiecie co, nawet nie ma sensu marnować, nie mogę niestety skorzystać z, jak to się nazywa, słuchajcie, tych diamentów już nie mogę zbierać, no bo w najwyższym świecie posążek już mam, więc przez grę uznawane to jest za zbyteczne. Kurze, boli, że muszę zrobić jeszcze raz, tym bardziej, że planowałem tak trochę, inaczej sobie się dzień rozplanowałem, szczerze powiedziawszy, już sobie za książkę chciałem się tą techniczną, słuchajcie, zabierać, a tu chlopca, a tu dupa po prostu, nie? Ło, no prawie mogło, nie wiem, czy by mi to jakieś obrażeń, słuchajcie, nie zadało. Generalnie rzecz ujmując, to też z drugiej strony możliwe, że to lepiej, bo człowiek przez dwa tygodnie, chcąc nie chcąc, troszeczkę nie nagrywał całości, troszeczkę mu się, wiecie, no, wszystko poluzowało, jeżeli chodzi o ten cały system nagrań i moja dykcja strasznie znowu poszła. To znaczy nie tyle co dykcja, słuchajcie, najzwyczajniej, wiecie, no człowiek po dwóch tygodniach to nie wie co gadać do tego mikrofonu. Trochę jest nieoswojony i trzeba jeszcze raz na nowo realnie się z nim oswoić. Teraz już mi z tym przychodzi, słuchajcie, dużo lepiej. Troszeczkę wiem, o czym dzisiaj wam mogę poopowiadać, co wam mogę, słuchać się dzisiaj ciekawego, czym was zająć podczas takiej ewentualnie rozgrywki, więc to jest jeszcze jakiś drugi plus. Więc materiał może na pewno być o wiele lepszej jakości niż to, co bym wam normalnie zapodał, więc jednak się cieszę. Aczkolwiek, no, z racji tego, że na grafik jest napięty, może się coś nie pojawić. A co takiego na przykład dzisiaj chciałem zrobić? Poczytać książkę. No Game No Life już sobie poczytam, zamówiłem sobie kilka tomików.
kurczę, no ja już wam się skarżyłem pewnie niejednokrotnie, że jeżeli chodzi o No Game No Life, o te tomiki, to bardzo erotyka mi się tam nie podoba, bo no twórca ładuje jak się da w każdy sposób erotykę. Nie jest to oczywiście, nie robi z tego branży porno. Nie ma mowy, nie ma tam, że nie zachodzą tam żadne tego typu rzeczy. No ale no różnymi cyckami lub innymi częściami ciała dziewczyny czasem mogą sobie, słuchajcie, tam generalnie szastać na lewo i prawo, nie? I z tym, że tutaj jest taki haczyk. Bo inaczej, gdyby to w ten sposób było zrobione, na pewno twórca podpadałby tu troszeczkę pod, słuchajcie, to już tak typowo pod erotykę, to już byłaby tak typowo już taka erotyka bardzo mocna, nie? A on to robi w ten sposób, że niczym gracz wyciąga całą esencję z tym, czym jest No Game No Life, czyli wszyscy oszukują, on też łącznie oszukuje, pisząc wszystkie tomiki, bo robi wszystko, żeby tylko i wyłącznie to pod erotykę, żeby to było erotyką, ale pod erotykę nie podpadało. Czyli zasłaniamy ją bezpośrednio, na przykład w jakiś sposób, żeby cycki były widoczne, ale najważniejsze części nie były widoczne. Na dole też wszystko, co się da, zasłania na lewo i prawo, tak troszeczkę, ale żeby nie zasłaniać za mocno. W wyniku tego wszystkiego, słuchajcie, no niby, no jakby nie patrzeć, no być może z prawnego punktu widzenia i tak dalej, no nie jest tak źle, aczkolwiek no trochę widać, no. Ja zawsze na to będę narzekał, bo jeżeli bym, ja jestem tego zdania, że jeżeli ja na przykład chcę sobie obejrzeć, wybaczcie, nie jest, że ja coś oglądam na przykład, ale jeżeli chcę iść obejrzeć porno, to idę oglądać porno. A jak chcę poczytać sobie fabułę, to czytam fabułę, nie? No i w tym wypadku twórca wychodzi z pytaniem, czemu nie oba. No naprawdę, tak nagle wychodzi z tego takie pytanie, why not both, czemu nie oba? Ale w każdym bądź razie jednak, na pewno to, co mnie w tym wypadku urzekło, to te całe oszukiwanie. Że niczym wszyscy gracze w tym całym świecie Discord, twórca też oszukuje i to w taki ordynarny sposób. Ale wychodzi, jak widać wychodzi, jak widać można, prawda? No ale nie ma się to też uważam co czepiać, bo jeżeli ktoś nie chce tego typu rzeczy czytać, to jest jeszcze jedna bardzo świetna rzecz. Wystarczy nie czytać i się nie ma czego w tym wypadku już czepiać. Czytać, wykręty nie czuję kiedy rymuje. Again. No, ale w każdym razie to w wypadku albo w ogóle nie czytamy, albo pomijamy. O, trzy razy żyćko. Wiecie wy co? Tu z tego co pamiętam, my sobie robocika jak najbardziej weźmiemy, troszeczkę tego żyćka sobie podreperujemy. Tutaj mamy taką sytuację, że nam się rozdwaja nam się tutaj troszeczkę droga, zaraz sobie to zobaczycie. Albo tu, albo na poprzednim. I trzeba mieć do wyboru między jednym, albo między nie drugim. Nie, przepraszam, nie tutaj. Ale w innym jest takie rozgałęzienie i tam trzeba między jednym i drugim wybierać. Ale jeżeli to dobrze się rozegra, nie ma w tym nic skomplikowanego, to można dwa na raz złapać. Why not both? Nie, robocika nie zrzucajmy. Szkoda robocika, niech pożyje. Niech się nie roztrzaskuje. Dobra, żyćko mamy jedno i jeszcze jakby co to mamy robota w zapasie, ale już raczej więcej robot żaden nie powinien być u nas użyty. Ostrożnie. Drugi odcinek, a to już mówiłem, że może się nie pojawić, bo różnie z tymi odcinkami może być. Co dzisiaj jeszcze mógłbym wam ewentualnie powiedzieć? Musimy jeszcze do jednej rzeczy, tylko nie wiem, czy znajdę, słuchajcie, składniki, bo na internecie też są różnego rodzaju tutaj, chyba zaczęło się od doktora Stona ze Stanley Q. Colą, jak zrobić swoją własną Coca-Colę. Są na internecie różnego rodzaju tutaj przepisy, jak je zrobić. No i generalnie można coś w tym zrobić, słuchajcie, u siebie własnego w domu, nie? Nie ma z tym większego problemu. Generalnie wydaje mi się, nie wiem, testowałem tego, ale że twórcy tutaj z wszystkim, jeżeli chodzi o, jak to się nazywa, jeżeli chodzi o doktora Stone'a, szukałem słowa doktor Stone, czasami gubię się we własnych myślach. W każdym bądź razie wykorzystują realne przepisy, bądź realne sposoby pozyskiwania, słuchajcie, tych wszystkich surowców i no czegoś faktycznie można byłoby się od nich tam poduczyć, nie? Być może. Znaczy, to jest moje nie znam się, ale się wypowiem, bo nie jestem tego pewny, ja wam z miejsca mówię. Być może to wszystko jest jedną zwykłą fikcją literacką, może tak być. Ale z drugiej strony ja jestem taki trochę przeświadczony, że jeżeli chodzi o tych mangaków, szczególnie tych dobrych, mangaków, osoby, które w ogóle anime kreują zazwyczaj, to o ile jeszcze ocieramy się, a zwłaszcza tutaj Dr. Stone wydaje mi się, że jest trochę taki rzetelniejszy,
źródłem, nie źródłem informacji, jest troszeczkę rzetelniejszy. Staram się bardzo dużo rzeczy odwzorować, żeby to wszystko miało imersję, żeby to wszystko czytelnikowi nie wydawało się po prostu ściemą. Bo jakby sobie na przykład zauważył typowy Japończyk, że lokomotywa nie wygląda tak, jak powinna wyglądać, to on już być może nie będzie chciał tak bardzo czytać tej mangi, ponieważ manga go okłamuje. I z takim podejściem przynajmniej wychodzi autor JoJo. Nie wiem jak reszta, ale możliwe, że na podobnych zasadach, bo edytorzy też ich bardzo mocno na takich rzeczy na zasadach łapią, przykręcają, mogą im przykręcać troszeczkę śrubkę, że bardzo starają się jednak w jakiś sposób odwzorowywać rzeczywistość, albo nawet jak jej nie odwzorywać, to tak układać logikę świata, żeby ona się idealnie zazębiała, żeby ona była logiczna. Nawet jak to jest magia, to ona ma mieć swój własny system ułożony, żeby to wszystko się naprawdę zgrywało, nie? Więc no... To właśnie, ja teraz mam takie swoiste, nie znam się, ale się wypowiem, bo teraz ja próbuję na bezczela, to jest moje zachowanie, jest błędne, bo ja próbuję na bezczela, tylko na podstawie jakiejś czystej fantastyki powiedzieć, że coś jest słuszne, że sposoby, które są pokazywane, są prawdziwe, a nie mam takiego pojęcia, więc słuchajcie, standardowo najlepiej sprawdzić po prostu Wikipedię. Szybko trzeba to przełączyć, żeby nie było Pikachu, bo będzie Pikachu. I ten facet wysadzi nam gobosów. I gobosy zginą. Oczywiście można zrobić drugi raz. Mamy cofnięcie się w czasie. Tak jakby cofnięcie się w czasie, bo to oczywiście nie może. No ale wiadomo do czego my jesteśmy w tej grze zdolni. Dobra, czyli my już mamy, myśmy sobie tu jeszcze zarobili troszeczkę. No widać, że nam troszeczkę ta kasa zejdzie. W górę oczywiście. Chodzi mi tutaj w górę. Co my tu jeszcze? Bałwanka. Pokażę ja wam bałwanka. W zasadzie mamy jeszcze jednego, więc nie będzie nam to potrzebne przy bałwanku. Jest jedna misja, w której naszym zadaniem jest zaprowadzić głowę olbrzymiego bałwana do reszty jego ciała. Bo Dantinosy ukradły tą głowę, no i no, wiecie, psują naszym kochanym gobosom zabawę. To chyba powinno być tutaj, nie jestem pewny. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak. Ja return to hub, zrobimy to na tej zasadzie. Że ja sobie na wszelki wypadek zapiszę, chociaż nie byłoby z tym żadnego sensu specjalnego, ale kasa to kasa, prawda? I warto taką walutę sobie zapisywać. Widzicie, lewą strzałkami tutaj można sobie kierować, ale całość sterowania potrafi być wyjątkowo zgubna, mylna. I trzeba tu troszeczkę czasami się nagimnastykować. Osobiście dzisiaj troszeczkę już troszeczkę palce zaczęły minimalnie boleć. A to dlatego też, że ja tutaj na krawędzi też lubię sobie czasami pograć w tej grze. Bo możecie zauważyć, że w ogóle bez pomyślunku ja jadę przed siebie jak głupi. Już tutaj diamentów nie mogę złapać. W różnych częściach tej mapy były jeszcze kolorowe diamenty poukrywane, no ale no z tego względu, że po prostu już widzicie, no złoty posążek poszedł, to już ich nie ma. W różnych częściach to były poukrywane czasami za drzewkiem jakimś czy co, no trzeba się czasami nagimnastykować, żeby do nich móc dotrzeć bezpiecznie, nie? Albo po prostu dotrzeć no, z utratą pewnego życia. Tutaj akurat skokiem zdobywamy te następne nasze checkpointy. O, tu mamy rozdzielenie. Tu prawie nie powinniśmy sobie pojechać, ja mimo wszystko wam to pokażę. I tutaj... O, widzicie? Właśnie o tym mówiłem. O tym mówiłem, jak ja bardzo narażam tutaj własne życie, żeby tylko te kochane diamenty zebrać. A powinienem zrobić to na tej zasadzie, że zwalniam. A mi się nie chce. Jestem cierpliwy. Patrzcie, jaki jestem cierpliwy. Wy to widzicie? Tego przyspieszam i gdzieś, że... No właśnie. Powinienem zwolnić. Dobra, ale... Nie będę się do tego jeszcze... Po tamtą skrzynię. Po tamtą kratę. Po prostu pójdziemy troszeczkę dalej. Po lewej był zwykły diament. Zwolnij... O, dobra. I teraz możemy sobie pójść. Zestraszyłem się przez chwilę. Tam też był diament jakby co, po tej platformie. A akurat kolorowy już. Tutaj się wjedziemy. Jeżeli ja się nie odzywam, to wiecie, po prostu zwyczajnie trzeba próbuje się trochę bardziej skupić. Żeby nie wyrżnąć się. Na pewno teraz mi idzie troszeczkę lepiej niż poprzednim razem. Wyszkolenie. Tu już idzie wyszkolenie, słuchajcie. Już bym powiedział ninja, droga ninja, o nie, ale ja bym teraz cringe'ował się, naprawdę. Ewentualnie, wiecie co, o jednej rzeczy ewentualnie, którą mógłbym wam powiedzieć, na przykład, to że rozjadę tych cholernych dzbanów na
na czystą miazgę. Od razu mi się kojarzy ta przeróbka z Gotika. Zobaczycie dzbany, że was pokonamy. Piękna przeróbka, naprawdę. I się szanuję za nią. Ale to ja wam muszę powiedzieć, taka moja własna osobista autorefleksja. Ja jestem niesamowicie leniwym człowiekiem. Takim fest leniwym. Bo ja na przykład sobie potrafię założyć, że w ciągu dnia ja chcę sobie na przykład nagrać odcinek. Dajmy na to przykładowo, nagrywam odcinek, zrobić projekt, przeczytać jakąś książkę. Układam sobie nawet czasowo te całe, jak to się nazywa? Układam sobie nawet czasowo te wszystkie odcinki. Nie odcinki, a projekty, wszystko co powinienem zrobić. I siadam przed komputer. I oglądam YouTube'a. I wpadam niczym, jak to było w Elmore, wpadam w pułapkę Elmore, ja wpadam w pułapkę YouTube'a. Przechodzę z filmiku na filmik i nie umiem się oderwać. I ja wiem, że powinienem przestać. Ale nie potrafię. I to moje lenistwo tak mnie dobija, że cały czas siedzę za odcinkiem i tak przez tydzień próbuję się zmobilizować i nie wychodzi. Remedium w tym wypadku jest najprostsze, bo co zrobić, jeżeli internet za bardzo cię zatrzymuje? Wyłączaj sobie internet. Zrobiłem to dzisiaj. Wydaje mi się, że może coś z tego wyjść. Zobaczymy przede wszystkim za tydzień. Muszę zwalczyć te swoje cholerne lenistwo. Jestem bardzo leniwym człowiekiem. Jak ja go nie zwalczę, to do niczego sobie w życiu nie dojdę. A jeżeli zastanawiacie się, o co tymi dzieciakami tym małym chodzi, bawią się, słuchajcie, rzucają w siebie ścieżkami, jak najbardziej niewinne dziecięce zabawy. Nas bardzo, widzicie, lubią okładać, bo zwyczajnie się one ścigają i między sobą się nie rzucają. W nas lubią rzucać. I niestety... nie jestem w stanie się nad nimi zemścić. No cóż, niestety ma człowiek poradzić, no taka gra. Zapiszmy to sobie oczywiście. Ile nam czatu jeszcze zostało? 6 minut. I nie wiem, czemu coś z Reddita... to było sugerowane. Coś sugerowanego mi się po prostu pojawiło. Na nieznanym mi w ogóle kanale. A, i jeszcze mamy, słuchajcie, minigierkę z paralotnią. Ona generalnie polega jak najbardziej na tym, że jak najbardziej, żeby uratować się wszystkich zwisających na jego bossów. Możemy zniżać lot strzałką w górę, ale oczywiście tego nie będę w tej chwili robił. No bo chodzi o to, żeby wszystkich go bossów uratować jednak, nie? A tak bym się z nimi rozminął, chociaż tutaj zaraz nam to będzie potrzebne. Po drodze łapało się kolorowe diamenty, już ich nie ma. Na końcu było to dosyć problematyczne, bo jeszcze jak weźmiemy ta chyba strzałkę, nie wiem, strzałkę w dół, to on próbuje chyba troszeczkę hamować te obniżanie się naszego pułapu, bo na samym końcu nie szło dosięgnąć do... jak się to nazywało? Do puchara. Puchara, posążka. Ale w każdym bądź razie sobie człowiek z tym poradził. Tutaj takie misje, słuchajcie, to są już czysto misje poboczne, które pozwalają nam zarobić trochę przede wszystkim kasy. Nie marnujemy na nich nic specjalnego, one są dosyć fajne, bo my się nie musimy martwić, że na przykład raz nam się nie uda z misją i musimy ją wykonywać na przykład jeszcze raz. Na spokojnie możemy przerobić sobie te misje takie troszeczkę poboczne, gdzie nie używamy żadnego itemu, typu robocik, typu trampolina i zdobywamy sobie walutę, więc to jest... To, słuchajcie, się poropsuje. Tu, na samym końcu praktycznie, pojawił się posążek. I myśmy potrafili wylądować troszeczkę przed tym posążkiem, nie? I to mogło być problematyczne. No, ale jak widzicie, ideolo. Misja zrobiona. Na stoku, jak najbardziej. I tu w zasadzie my wszystko powinniśmy już chyba mieć, bo tu sobie zrobiliśmy, ogarnęliśmy sobie bałwanka. I teraz wiecie co, ogarnijmy sobie może jeszcze bossa. Ogarnijmy sobie, słuchajcie, bossa. On znajduje się przy tym, proszę bardzo, słuchajcie, przy tym baloniku. Zabawa mniej więcej polega w taki sposób. Mamy tutaj taką bardzo wredną rybkę. Ona w nas pluje różnego rodzaju, czy to jest kwas, czy to są jej własne, może być może kwas żołądkowy, żyga na nas, raczej tutaj niby wodą sobie na nas pluje. I żeby działo, słuchajcie, przeciwlotnicze, my musimy jej spuszczać prosto na ten łeb, jej zacofany kostki lodu. Ona się wtedy zanurza. My bierzemy drugą porcję, musimy to zrobić w miarę szybko i zrzucamy tutaj prościutko, słuchajcie, już na taflę wody. I on próbując zamrozić jednocześnie, nie?
Proszę bardzo. Jak już obcaczajmy cały skrypt walki, to jest dosyć prosto. Zresztą jak w każdej grze, słuchajcie. Każda gra tak naprawdę, nawet jak jest dosyć problematyczna, to wystarczy w miarę ogarnąć jej skrypt i już całość... Wszystko robi się prostsze. Zresztą to jest jak z każdym przeciwnikiem. Nieważne z kim walczyć, czy to właśnie jest przeciwnik ludzki, czy nie. Jeżeli ogarniecie jego słabość, jego, że tak powiem, skrypt ataku, tak możecie go załatwić, jeżeli macie 6. Chyba że jest bardziej problematyczny przeciwnik, bo na przykład jest szybki i że nie macie czasu reagować, bo też tak się może zdarzyć. Jak to akurat... znaczy, nie znam się na Mike'u Tysonie w ogóle, więc ja z miejsca mówię, że w tym wypadku to nie jestem jego fanem. Ale w książce wyczytałem takiego cytat i uważam, że on naprawdę jest złoty. Na początku walki każdy ma plan. Do momentu, aż dostanie w łeb. I to jest święta prawda, bo nieważne co planujecie, każdy ma plan, aż w końcu dostanie w mordę. I wtedy już tego planu nie ma, bo cały się posypał. I to też trzeba wziąć pod uwagę, że możemy przegrać. Bo takie jest życie. No wiecie co, kurde, tak to może właśnie przez to całego No Game No Life'a, ale tak troszeczkę też zaczął człowiek brać troszeczkę życie niczym grę. Znaczy, nie że... wiecie, że w ogóle to jest gra i tak dalej i że nie ma... Nie wiem, że wymyślam sobie nie wiadomo co. A tak po prostu myślę, że to jest ciekawsze spostrzeżenie na świat, że no, jakby nie patrzeć, to gramy we własnym życiu, to chcemy na przykład osiągnąć i wszystko sprowadza się do tego, że musimy, obieramy sobie jakiś cel, musimy zaplanować, jak sobie ten cel zdobędziemy, przewidzieć potencjalne ruchy, że ktoś być może nam przeszkodzi, a może się nagle, że nie wiem, czy zachorujemy, czy nie zachorujemy, że coś musimy zdobyć i próbujemy i wszystko jest jakby grą, nie? Życie troszeczkę nabiera smaczku przy takim spostrzeżeniu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak od razu będę się pomontować. No, troszeczkę mi ten dzień dzisiaj... Troszeczkę mi dzisiaj strzedł przez to wszystko. Straciłem tak godzinę straciłem dobrą. No mam nadzieję, że bądź jak wam to się podobało. Trzymajcie się i cześć do następnego. Nie wiem kiedy, jutro myst, ale nie wiem jeszcze kiedy będzie następny odcinek. Kulturę dzika będę się zaraz robić. Hej!